I streamy i muza i walki ty kurwo. Jeżdżam na twoje podwórko, rozpierdolę komputer i biurko. Z kolegami robisz trójkąt, z kolegami robisz chuj. Bo wszystko co robisz to robisz na próżno. Odwróć za późno, położę spać i nim wybije północ. Rozłożył cię unbok, fakuję w pudło głowę jak 7. Jak ty swoje szmaty od 747. Niby nitro wpuszcza, a jedne z lewej. Kręcą się gwiazdki, lecz to nie Mercedes. Nie będą przy tobie kiedyś. Okej, okay, dzisiaj oficjalny test nowego studia. Teoretycznie mieliśmy je zrobić je w sensie tego streama w tygodniu, ale... A w sumie do jutro, bo jutro jest poniedziałek, jutro no, chcieliśmy... Jutro chcieliśmy odpalić, ale dzisiaj uznałem, że warto będzie testówkę zrobić. Jak sami widzicie, zresztą siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w nowym studio i mamy jeszcze małe problemy z internetem, bo jesteśmy tutaj na nowym domu. Jak wam się ogólnie podoba? Jeszcze światła tutaj nie ma, to jeszcze dodam, że tu jeszcze nie do końca, kurwa, jest wszystko zrobione, ale mamy jeden kadr, mamy drugi, mamy trzeci. I nie no, szczerze wygląda chyba najlepiej, to tak, ale wszystkich co mieliśmy. To prawda, na pewno wydaje mi się, że jest to jedno z najfajniejszych studii, jakie mamy. Trzeba się też przyzwyczaić, więc to jest oczywiste. Ale chcę, czekajcie, wyciszę tylko muzyczkę, jeszcze też kurde jak mamy... Ktoś napisał podobnie jak u Patrykosa. To właśnie z racji, że Rudy ma teraz kurwa, takie studio. Słuchajcie, Rudy... na razie nie będę komentował, ale słuchajcie, moi drodzy, z racji tego, że jesteśmy w nowym studio, no to będziemy musieli zrobić sobie drunk stream opijający studio. No. Oczywiście nie możemy tego zrobić teraz, z tego względu, że jest dzień po gali, jestem też trochę zmęczony i chciałbym trochę odpocząć, ale na pewno możemy sobie... Ale na przykład jutro już możemy go pierdolnąć. Jutro możemy i teraz tak, wpadliśmy na pewien pomysł. Z racji tego, że teraz będzie odpoczynek od gali fejmu trochę, no bo 15 będzie dopiero za jakiś czas, jeszcze nie mówię kiedy, no to uznałem, że ten czas, który teraz będziemy mieli, poświęcimy sobie na razie na zrobienie tylko aferek. Tak, na razie odbudowanie tego projektu, a później po kolei po prostu stopniowo wszystko inne, nie? Tak, uznałem, że nie ma co też wkładać palców w różne rzeczy. Skupiliśmy się głównie z Kubą na tym, żeby programy na Fejma dobrze wyszły. Jestem dumny z tego, jak poszła promocja, no bo w sumie już naprawdę gala poszła nieźle. W tym samym czasie równolegle budowaliśmy po prostu to studyjko, które teraz widzicie. Ono jeszcze nie jest skończone, bo wydaje mi się, że tutaj jeszcze nad światłem będzie. Jak trzeba... Wiesz co, żeby zrobić? No. Żeby te żarówki, które nas tutaj powinny doświadczać, żeby je wyjebać i zamienić na jaśniejsze po prostu. Też żółte, tylko że jaśniejsze, nie? Bardzo, bardzo prawdopodobne. I teraz tak, żeby nie być gołosłownym, chciałbym wrócić do aferek, żebyśmy po prostu tutaj działali i budowali aferki. Wiem, że mam jeszcze kanał MBB, gdzie był program The Freak i wiem, że jest jeszcze kanał Oro. Ale zanim wrócimy do tamtych projektów... A propos Oro, no mamy, ale mamy naszyjniki, to prawda. Ale zanim wrócimy do tych wszystkich rzeczy, trzeba ustabilizować resztę, żeby po prostu to wszystko miało sens, ręce i nogi, nie? Tak. Więc na samym początku zajmiemy się może... aferkami. Aferkami. Więc tak. Tak jak mówię, witam prawie 5000 ludzi po dość długiej przerwie. Myślę, że odbudowanie dotarcia to kwestia, zazwyczaj zajmuje nam to z 1-2 streamy. Miejmy nadzieję, dobrze, że też tak będzie. No, ale nie, bo to prawda, jak się zrozumiałem to jakiś czas temu, teraz, że jak się wpierdala kurwa ręce w 1000 projektów, to później stary, wiesz. To później już jak schulnia, bo każdy, wiesz, inny leci, nie? Tak. Musi być ten main, na którym się skupisz. Mhm. Prosta kmina. Zacznijmy sobie dzisiaj od analizy gali Fame 14, bo jest na pewno dużo do obejrzenia, dużo do obgadania. Może wam coś liknę też, jak będę miał humorek, ale na samym początku Ulfi, jak oceniasz galę 14? Dodatkowo jeszcze odpalimy sobie to tutaj w ten Dobra. Sposób. Ja tutaj jeszcze, ty gadaj, a ja tutaj... bo ogólnie mamy nowe studio, ale to się nie wiąże tylko ze scenografią,
Ale cała infrastruktura, jakby ta, którą mamy ja i Ulfik przed sobą, też nieco się zmieniła, więc zanim się do tego przyzwyczaję, to musicie mi dać tam z 15 minut. No, musimy się tym obadać, nie? Tak, wiecie, tak, tak. Ściany drewniane, trochę inaczej wszystko jest. Dokładnie. Szlugów tak. Tutaj już no, nie będziemy jarać. Nie będę. Drewno jest pochłaniane. Tak. Ten zapach, ale mamy ten, nie? Co by tu... Co? Jeżeli chodzi o ocenę gali 14, to moim zdaniem, zaczynając od oprawy, to najładniejsza gala, jaka była, moim zdaniem. Tam ja się dopytałem, ile metrów, nie, było tych telewizorów LED-owych i tak dalej. To powiedzieli mi chłopaki od oświetlenia, że 1,5 kilometra. 1,5 kilometra, stary, z tego, co tak pamiętam, to wiesz, tego całego oświetlenia i tak dalej, nie? Status dupy wylizana. Ale czemu? Kurwa, no po prostu, no a nie była ładna oprawa? Nie podobała ci się? No mi się bardzo podobała. No właśnie. Ale wiem, że liczysz na to, żebyś... A, żeby dostać kiedyś lepsze wejściowa, czyli Słuchajcie, zacznijmy może od pierwszej rzeczy, o której bardzo jest bardzo ważna dla mnie. To jest fakt, że na samym początku było bardzo dużo wiadomości odnośnie tego, że coś tam, że był jakiś problem, że komuś coś zlagowało i tak dalej. Moi drodzy, po prawej na streamie macie coś takiego jak zmień program. I wszyscy ludzie, którzy sobie potem, no bo wiadomo, gala jest, mogę tutaj powiedzieć, że była rekordowa. Było bardzo dużo ludzi na streamie. I wystarczyło sobie po prawej zmienić program, na przykład z grid na red. I ludzie, którzy to zrobili, nie mieli problemów. Ale później już było wszystko git, więc... Więc sorga, jeżeli ktoś miał, dał mi jakąś ścineczkę, ale wystarczyło sobie ten programik zmienić po prostu, nie? No, karta się zapowiadała na rekordową, no i nie zawiodła, nie? Nie zawiodła. No. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, to fakt, że no rzeczywiście mega mi się podobała walka w klatce rzymskiej. Norman no. Mega zaskoczył. Kurwa, rzymska klatka to są największe emocje. I już po pierwszej walce Arka z panem Murańskim był rozpierdol w ogóle, ale moim zdaniem to powinna być ostatnia walka. Wszystkie walki w klatce rzymskiej powinny być ostatnie. Aha, żeby tak. Bo czas tak jakby złożenia oktagonu i ponownego go złożenia, nie? No to jest dosyć długi. Wiesz, o co chodzi, nie? I uważam, że jest najbardziej emocjonująca też to walka, jak jest w rzymskiej. I to by można było nazwać, nie wiem, super extra fightem. Albo Romanian fight. Można by, ale w ogóle nie wiem, czy wiesz, gala Fame 14 odbiła się echem również za granicą, bo na Twitterze bardzo dużo osób, stary, nagrywało i wrzucało, stary, na Twittera fragmenty walki właśnie Normana z Shelligą. Pisali tam, to się dzieje, takie rzeczy już się dzieją. No ja zaraz spierdasz, stary, no kurwa, klatka 3x3, no to jak masz tam nie spierdalać, nie? Tam się po prostu pizgasz cały czas. I to było widać w tej walce. Tak, i możliwe, że dzięki temu, że po prostu popularność jakby tego, tej formuły walki, no bo warto dodać, że jakby to jest formuła, to była formuła... Tam był boks małych i dwie MMA. Tak, boks małych w klatce rzymskiej i jako pierwsza runda i dwie rundy w MMA, tak więc można to nazwać całkowicie osobną formułą, która odstaje od MMA, bo to nie było zwykłe MMA, tylko to było MMA w klatce rzymskiej, tak? No, więc, to ogólnie była popierdolona walka, to były popierdolone zasady. Dokładnie, więc całkowicie jakby... inny przebieg tej walki, bo nie masz po prostu miejsca, żeby tam gdzieś spierdolić i tak dalej. Dlatego uważam, że Muay Thai by było dojebane do rzymskiej. Muay Thai w klatce rzymskiej? No, że łokcie możesz wsadzać. Ciężko będzie znaleźć freak fighterów, którzy zgodzą się na Muay Thai, bo Muay Thai to jest walka ośmiu kończyn, tak? Czyli tak. Golenie, łokcie, to jest trochę inna zabawa. Ale... Znaczy to jest K1 z dodatkiem łokci i chyba no, tyle. Tutaj chodzi o te łokcie, nie? No to wiem, kto na pewno by się na to zgodził. Kto? Mateusz Murański. Mateusz Murański, tak, ale wiesz, jak to jest u nas, stary. Ludzie chcą napierdalać się na łokcie. I później nie ma łokci. A później nie ma łokci, dokładnie, nie? A propos jeszcze walki Shelliga... Czekaj chwilę, bo mamy pytanie. Czemu nie było Wardęgi na gali? Wardęga był na gali. O czym wy gadacie? Był na gali, przecież wspaniałe wywiady wychodziły, nie? Tak. I tam Sylwek musiał chyba doglądać też tego. Tak. Mam pytanie do ciebie, bo ja nie byłem na tej walce, ja widziałem już tylko tak jakby zakończenie, bo to ja tam latałem. I pamiętam, że już wiesz, to ja tam widziałem, gdzie już tam Norman leży od tyłu i klepie, nie? Shelligę tam oklepuje. I pytanie jest do ciebie, bo ty pewnie byłeś pod oktagonem na tej walce.
Czy nie? Na jakiej jeszcze raz? Shelly Parkę. No tak, byłem. Czy Norman mówił coś do Szeligi? Jak leżał na nim? Mówił. Mówił? Mówił. Co mówił? A mam liknąć? No. Jak ludzie na czat... Aha, jak coś to są donate off. No to takie smaczki z gali mogę wam powiedzieć. Jak będzie, jak chcecie. Tam na bank było dziwko z podżawki. Na bank. Jak napiszecie jeden, to wam powiem, co Norman Park mówił do Szeligi w trakcie walki. Ale musicie powiedzieć, musicie napisać jeden. Inaczej nie powiem. Mega jeden. Dobra manipulacja. No. Jest jeden. No to szocik, to teraz w takim razie wszystkich szoterów, którzy wspierają aferki, bardzo bym prosił o zszotowanie, bo ogólnie fajne jest to, że ja wam mogę dużo rzeczy zlikować, bo ja tam pod tym oktagonem jestem. No tak. Jestem za kulisami, mogę wam coś zawsze sprzedać. Ja byłem stary. Ale to jest transakcja wiązana. Wy wpadacie do mnie regularnie na aferki od teraz, o ile będziemy je oczywiście też robić, bo kurwa, wiadomo, że obiecanki to co... Z ust tego farmazeusza to różnie brzmi. Ogarniemy to. Wy wpadacie do nas na aferki, a ja wam zawsze coś liknę fajnego. W sensie spróbuję na każde aferki wyciągnąć coś z branży, co może was zaciekawić. O. Coś takiego, gdzie nie jest o tym mówione. Dokładnie tak, dobra. Coś doszukam. Już wam likuję, co mówił Norman do Szeligi i chcę powiedzieć, że to jest na 95% prawda. Bo 5% mogło ci się przesłyszeć. Nie. Bo mówił mi to jeden z kamerzystów, którzy byli jeszcze bliżej tej klatki rzymskiej. No, ale ty i tak byłeś, kurwa. Ja byłem blisko. Kamerzyści byli jeszcze bliżej, bo oni stali przy tym, a faktycznie tam była różnica tego oktagonu. Tak, tak. I jakby, dlaczego też o tym mówię? Mówimy, bo ja, mnie to po prostu mega zaciekawiło, co mówił Norman do Szeligi, bo on mu tam cały czas coś gadał i go rąbał. Mi ktoś wczoraj powiedział właśnie, że, nie wiem, czy Holak, czy ktoś, że właśnie, że, że Norman coś gadał do Szeligi. Tak. Ja mówię, kurwa, że chujowo, że na tej walce mi nie było. Dobra, no to słuchajcie, co mówił. Norman Park, napierdalając Szeligę tam zza pleców, jak już go miał totalnie, wiesz, przy sobie, jeden z kamerzystów powiedział mi, że on mówił do niego, you are my bitch, you are my dziwka. Dziwko jebana, bo napierdalał. Ty wiesz, jesteś moją dziwką, jeb. Jesteś moją dziwką, jeb. To było kurwa mega brutalne. No ale jakby... Znaczy to jakby, ja jestem pewien, że Norman mógł to powiedzieć, bo no to brzmi jak Norman, kurwa. I powiedzcie mi, czy on tak nie mógł powiedzieć. No, ja osobiście uwierzyłem kamerzyście, powiedziałem, że... No na bank, nawet tak, nie dealowałem z tym, mówię, o kurwa, wiesz, że i byłem taki no, podkręcony, bo no raz, że wiesz, że no mocy to było. No na bank to gadał. Norman jak szef, nie? Tylko tak jak mówię, musielibyście to, najlepiej jakbyście potwierdzili to mimo wszystko u Normana, bo Norman wam powie jakby totalnie co gadał. Ja wam tylko mogę powiedzieć, że rzeczywiście mógł tak powiedzieć, bo kamerzysta nawet mówił, nie? Że ja mówię do kamerzysty, że ej stary, a on mu coś tam mówi i go napierdala, nie? No to na pewno mówił coś ofensywnego, nie? To mnie zaciekawiło. No i mówię, on do mnie mówi, stary, no bił go i mówił coś tam, że dziwko, you are my bitch, dziwko. I wiesz, wyobraź sobie Szeliego, który jest już stary, wiesz, tam taki lekko zmielony, stary, ten mu ładuje, stary, kolejną lufę, boom, i jeszcze słyszy, wiesz, do ucha, stary, ten, nie? You are my bitch, you are my... Rozjebało mnie, ja mam hajny dostał. No. Ja łokcia by kurwił. No. Ale ten. Ale... Zimne piwko napisał komentarz. Nie, Bogdel, my nie potwierdzamy. Ten, jeszcze wiesz, jaką miałem rozkwinę? Mhm. Kurwa, uciekła mi. Ale słuchajcie, bo tu jest bardzo dużo, widzę komentarzy, a tego nawet nie widziałem. Jak oceniasz to, że Malik oglądał Fame MMA na nielegalnym źródle? Było takie. Coś się. Że co? Takiego działu? Nie no, wydaje mi się, że Malik jako, wiesz, jeden z włodarzy stary nie powiedziałby o tym, że kurwa ten, nie? No w sensie, no nie pasuje to, nie? Nie, to jest jakiś troll stary, to ja w to kurwa nie jestem w stanie ten, nie? Jak tak? Zobacz o ty, nie. No. No co ty gadasz? Pucnął się, że ten, że oglądał ze strumyka.
Trochę chuj. Nie, no to ja w to kurwa nie. Nie mógłby być aż tak ten, nie? To by było popierdolone. Czekaj chwilkę. Ty, na głównej. Ej, nawet wyskoczyło na głównej. Na głównej? Na zwykłym tym, pa. Na zwykłym ty, ale pa, jak to podsłuchuje. Ej, ale to jest pojebane, nie? Że to w ogóle ten... wyskoczyło od buta, stary. Jak to? Ej... Gadaliśmy o tym, a to wyskoczyło na pierwszej stronie. Patrzcie, na zwykłe incognito. Bez kanału. Ale podsłuch, kurwa. No, nawet nie musiałem nic wpisywać, stary. O, kurwa. To jest pojebane akurat, fez, nie? Malik nie kupił PBB. No Malik dobrze. Oceniał. Jak oceniasz wczorajszą galę? Spoko było. Tak jak mówię, obejrzałbym pewnie całą, gdyby nie przerywało mi zasięg z mojego kradzionego streamu, ale niestety jest jak jest i tam niektóre walki, które mnie najbardziej interesowały, obejrzałem sobie, więc się cieszę. W sensie... wyciszyłem Okej, okej. W sensie imo to brzmi jak trochę troll, nie? Że wiesz, że pewnego kradzionego stream brzmi lekko satyrycznie, nie? No, brzmi to ten. Zobaczmy, jaki feedback. Haj, też będę sobie oglądał tak, jak Malik preferuje. Haj, już tylko na lewo. To ja teraz Heilig obejrzę na strumyku i Bok ze dzwonkiem też tak powinni zrobić. No to jak Malik może na strumyku oglądać, to ja też będę oglądał Heilig na nim z czystym sumieniem. Okej. Okay. Nie martw się, Malik. Haj tylko i wyłącznie na takim strumyku się ogląda, bo Heilig się wydaje na pay per view. Malik podrzucił pomysł na oglądanie Heilig. A, że ogólnie ludzie się wkurwili. No wiesz, yes. Pytanie jak uznać tą taką gadkę, nie? Bo wiesz, gadanie... A pytałem, czy to było nawet, probo? Wiesz, nawet w formie bejtu, nie? To tak, kurwa, no ja bym tak nie powiedział, nie? No w sensie, no chujowo, nie? Tak powiedzieć, ale brzmi to jak, no probo, nie? Bardziej niż ten, ale no może być to prawda, chuj wie. Nie wiem, jak sobie na to spojrzeć z drugiej strony. Z jednej strony, wiesz, masz takie coś, że robisz bait teoretycznie, że wiesz, że nie wspieram konkurencji, coś tam oglądam z nielegalnego, no ale ja na przykład, wiesz, mówię na przykład, że kupiłem Heilig, że obejrzałem Heilig, wiesz, że, no ta, no, że jak oglądamy te gale, no to gdzieś tam... szanujemy, nie, tych zawodników z tego HL-a, no bo tu nie chodzi o organizatorów, tylko raczej kupujesz to dlatego, że dzięki temu federacja ma pieniądze też na to, żeby wypłacić zawodnikom wypłaty, tak. I można byłoby, wiesz, można rozwijać to, nie, a mówienie właśnie o tym, że ktoś z nielegalnego strumyka, nawet w formie baitu jest takie trochę niegrzeczne, wiesz, a tym bardziej, że ja z Malikiem, wiesz, dobrze żyję, nie, więc nie kumam, czemu, wiesz, czemu nie powiedział, że ten, nie. Kurwa. Trochę mi przykro, no ale no chuj, nie? Też nie będę, wiesz, tam pelikanem, żeby wszystko łykać czy coś, ale chodzi mi o taką jakby, wiesz... Tą, jeśli kurwa... jest to prawda, to jest ci przykro. Jeśli jest to prawo, to jest to chujowe prawo. W skrócie. Bogzel, przyznaj się, czy Prime wykupiłeś? Wykupiłem. Tak. Zawsze, ogólnie to w moim przypadku to działa zawsze tak, że nawet nie skłamię, jak powiem, że kupiłem sobie Royal Division. Kurwa, no było oglądane na materacach. Słuchajcie, to jest jedna firma, która tworzy te gale wszystkie, w sensie jakby te transmisje. Ja wiem, że jak kupię, to mam dostęp do playerka i sobie zawsze obczaję, nie? Więc
z ciekawości do konkurencji, wiesz, wydam, no kurwa, no wiesz, tam trzy dychy wydać, a widzę, wiesz, jak to wszystko wygląda z tej oryginalnej perspektywy, no to przecież wiadomo, że sobie muszę to analizować w jakimś tam stopniu, nie? Zobaczyć, co mają ci. Konkurencja o tyle jest dobra, że no rozwija też te projekty wszystkie, no nie? Tak, jakby no... wiesz, jakby był jeden, jakby jedna federacja, która trzyma monopol, no to z drugiej strony nie byłoby tego motoru napędowego. Nie? A tak jest we wszystkim, że wiesz, że jakby nie było na przykład innych klubów, to by nie było lig i nikt by sobie nie mógł ze sobą rywalizować. A rywalizacja, no jest potrzebna, co by nie gadać, jest. Tak. Jeżeli chodzi o Gale Royal Division, no to po prostu sam fakt, że Tomek... A czy traktujesz ją jako konkurencję Royal Division? Wszystkie federacje, które są na rynku, uważam, że powinny być traktowane z jakąś tam dozą, stary... Dobra, no... No kurwa, kurwa, hopie, dobra, no, teraz karimata glali. No to dobra. No to by w garażu możemy teraz odpalić lepiej. No to słuchaj, no to pogadajmy, stary. No razie. Dobra, to moim zdaniem, nie? W garażu zorganizowalibyśmy lepiej. To ja ci coś powiem. Dlaczego, stary, uważam, że analiza rynku jest ważna? Z tego względu, że nawet ludzie sami pisali, że gdybyśmy wiedzieli, jak te Royal Division wyjdzie, obyśmy kupili tą galę, żeby się pośmiać. I to już jest bakcyl sprzedażowy, który rozwija daną federację, tak? Coś w tym jest, więc kurwa. Warto się zainteresować, nie? Mimo, że tam potem okazało się, że oni coś tam, wiesz, odjebali tam z tym studiem fotograficznym, że w ogóle oszukali tych właścicieli niby, że tam mieli robić sesję, zrobili tam galę i tak dalej. No tam to chłopaki z Antypaktów byli, no, oni zrobili całą relację tak, z tego. Tak, no to wiadomo, że to jest chujowe, nie? Nie popieram tego, ale... sama gala, która wyszła, oglądałem z ciekawości, co Olejnik odpierdoli tam, nie? Jakaś kłótnia o dwie stówki była. Okazało się, że Olejnik zawalczył tam chuj wie ile razy. A to w ogóle, ej, ale szczerze, nie? No. Jego walki petarda, nie? Nie da się. On zawalczył chyba 7 razy na jednej gali, stary. Zobaczcie, co Malik powiedział o Ksaju. Malik o Ksaju? O. Ostro muzyce Ksajo? O kurwa, jak to? Nie wiem, w jakim kontekście. Czekaj, że... Malik Montana ostro o muzyce Zeju. Zeju Pog. Dobra, wyciszamy mikrofonik. Jak coś, to za jakiś czas pewnie nie będzie coś takiego, że nie będę musiał ten, nie? Wyciszać, tylko wyciszać, no... ale teraz, moi drodzy, musicie mi wybaczyć. W trakcie reakcji my będziemy mieć wyciszony mikrofon, bo ja nie chcę, żebyście mieli echo. A z racji tego, że mamy nowe studio, no to jeszcze te błędy takie i tak dalej... Badamy, wiecie, częstotliwości, badamy, kurwa. Tak, no chyba, że zróbmy test, nie? Malik Montana, szczerze o Sentino. Odpalmy sobie to. Zareagujmy na bank to ściszyć. Ja to ściszę i powiedzcie mi, czy macie przegłos. To samo, co Senti gada. No, ale wtedy my chujemy. Czekajcie. Z Sebastianem znamy, kurde, od na pewno ponad 10 lat. W zasadzie macie przegłos? W wielu kwestiach mamy podobne zdanie i spojrzenie. Ale yes. No, nie widzę w tym jakby też nic nadzwyczajnego, kurczę. On też jest fanem innej muzyki, yes, niż ta polska. Dobra, no to chuj, dobra. Lekki jest. Dobra, lekki to robimy jest. Tak, no to, że wyciszamy to, normalnie. Tak, i ten... tak, to my na razie będziemy wyciszać Majka po prostu. Bo my też to chcemy dobrze słyszeć, a my teraz tak, musimy tak, nasłuchiwać. Tak, tak. No jak ja muszę tutaj bramkę szumów wpierdolić po prostu i jak wtedy bramka szumów działa na takiej zasadzie, że tworzy taką wirtualną bańkę i nic poza tym, po prostu decybele nie dochodzą, a tylko to, co ja będę gadał. Tak więc, a nie, ludzie mówią, że nie ma, że jest, że... Ale my wtedy chuja słyszymy. Dobra, na razie luźno, będziemy wyciszać i odciszać się i będziemy reagować. No to Mergani tak robi, nie? Tak. I nic się nie dzieje wtedy. Dobra, zobaczmy, bo jestem ciekawy, co rzeczywiście... Jeżeli Malik ma serio jakiś ból dupy odnośnie muzyk Ksajo, to ja uważam, że to będzie cringe, stary. Nie? Ja uważam, że Ksajo jest kurwa lepszy od większości starych gości, którzy, wiesz, nawijają już tam ileś lat i są na scenie. On ma kurwa taką nawiję przejebaną. Tak, ale no, jeżeli... Ale nie, naprawdę, jeżeli będzie to krytyka Ksajo, to moim zdaniem mega, to sorry Malik, ale to w takim razie stawiam cię na półce z Paluchem, który kurwa miał ból dupy też do ludzi, którzy, to tak jakbyś miał ból dupy o to, że Pudzian tańczył w Tańcu z Gwiazdami, nie? No tak. Każdy ma prawo robić, kurwa, każdy ma prawo tworzyć.
Kurwa, no chłopce robię, to przecież muzyka to jest kurwa show business. Tak samo jak Fame ma, tak samo jak wszystko inne, kurwa. To wszystko się stało takim jednym kręgiem i każdy robi wszystko. To już nie ma czegoś takiego, że ktoś robi jedną rzecz i tylko z niej żyje, tylko każdy napierdala 20 rzeczy, nie? Dobra, obczajmy. Co sądzisz o nowej nutce Xayo i Trąby? Nie wiem, w jakim kontekście miałbym to w ogóle komentować, mordo. W sensie, jak pytasz mnie o stricte muzykę, uważam, że jest to kloc. A jak mam to traktować jako muzykę youtubera, no to po prostu jest to mniejszy kloc. Żyjecie w takiej utopii, wielu z was. I myślicie, że to, o czym wasi ulubieni ludzie wam na kawałkach i tak dalej, jest takie, ale niestety. Kiedyś może taki czas przyjdzie, że Malik napisze książkę i opowie trochę historii. Chcesz połączyć wygodę ze zdrowiem? W ogóle komentować, mordo. W sensie, jak pytasz mnie o stricte muzykę, co sądzisz o nowej nutce Xayo i Trąby? Nie wiem, w jakim kontekście miałbym to w ogóle komentować, mordo. W sensie, jak pytasz mnie o stricte muzykę, uważam, że jest to kloc. A jak mam to traktować jako muzykę youtubera, no to po prostu jest to mniejszy kloc. Żyjecie w takiej utopii, wielu z was. I myślicie, że to, o czym wasi ulubieni ludzie wam na kawałkach i tak dalej, jest takie, ale niestety. Kiedyś może taki czas przyjdzie, że Malik napisze książkę i opowie trochę historii. No kurwa, ty. Ej, szczerze, nie? Wielka wyrocznia, wiesz o co chodzi? Malik, stary ten, ocenia stary każdego i on napisze książkę. Kurwa, jego topowe w chuj to było. Imo. Kurwa, ja nie wiem, stary, co mam powiedzieć, bo ja mam wrażenie, stary, że on, kurwa, że on cały czas bejtuje. Ja, no kurwa, to jest nie było na tym samym streamie, więc to na bank, albo to było, a on, nie wiem, robił sobie streama na przykład i wiesz, prowo cały czas ciulał, nie? Albo... No naprawdę, kurwa, coś jest nie tak, nie? Zajął moim zdaniem stary naprawdę nawija kurwę dobrze. No ale to przecież kurwa... Według kurwa większości. Ale przecież wiadomo, że Malik ma prawo do swojego zdania, bo to... No tak, no to... Nie można mu tego odbierać, stary, ale czemu kurwa... Inaczej jakby powiedział stary, że jemu się nie podoba, a inaczej mówi, że jest klocem, nie? Powiedz mi, czy Malik kiedyś nie propsował czasem ekipy? No propsował ekipy, chyba muzykę ekipy, stary. Czy uważasz, że muzyka Zeju Pog jest gorsza od traków ekipy? Ja uważam, że... Czemu porównujemy traki Zeja, które są dobre, nie? Do ekipy, no, które są poprawne. Nie wiem, dla mnie osobiście... Sympatią do Malika, ale Zeju Pog, stary, better than GM2L. No na pewno, na pewno Zeju Pog lepiej niż ten, nie? No nie wiem, dla mnie, ale bez lipy i bez pucowania się, stary, że to jest Xayo jest moim zawodnikiem i tak dalej, to ja na przykład sobie ostatnio repeat value na nutach Zeju Pog, stary, jest dużo większe niż na nutach tam, wiesz, chłopaków z GM2L. No uważam, kurwa, że cały czas, wiesz... kurwa, nie wiem, dla mnie to jest kurwa... No, wiesz, jakie jest moje zdanie na temat Palucha, stary, nie? No ja wiem. Na temat jego bólu dupy odnośnie Multiego kiedyś. Kiedy? Teraz wiadomo, że to wszystko się zmienia. No, ale wiesz o co chodzi, bo... Ale nie umiem tego zrozumieć, stary, czemu... Ja ci powiem, oddech rywala na plecach czuję, nie? Na barkach normalnie. Że... Mówię ci, tak to jest. Ta branża jest coraz mniejsza. Wiesz o co chodzi? I tu każdy walczy o swojego klienta. Przez co tak to wygląda. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, poczytajmy stary tego. Komentarze. Oj, ktoś się spłakał, Mali. Nie mogę traktować tego gościa poważnie, jak on propsował. No właśnie, propsował, pamiętam to. Ej, ale jest na przykład Malik o masnym Benie? Nie. To by doszło do mnie czy do Bena. Jak to piosenka dla Beki jest napisana? Nikt nie twierdzi, że Xayo jest jakimś zabijaką. Ej, a no chyba... Chyba, że się spłagał o to, że ten. Że chodzi o ten? O wersy, co nawija? No. Że Zeju nawija jakby był...
w jakimś ulicznym... No to dobra, to teraz GM2L, Joseph Bratan też nawija, że on jest uliczny pierdolnik, nie? A cesarz Narcyz go prawie wpizgał. Rozumiesz, o co chodzi? Pytanie, jak Alberto poradzi sobie z Dubierem. Dubier. Ale raczej nie o tym chodzi. Znaczy tak sądzę. Nie, no nie, no chyba nie. No, uznał, że nie, no, nie podoba mu się ten numer po prostu od Zeju. Oj, Malik chyba nie dostaje do weryfikacji numerów Alberto i Joseph'a oraz nie sprawdza nowości na kanale GM2L. Jak chłopiaki dopierdolą klocem, to podziemie 2K14 wita. Warto wspomnieć, że pan... Nie, na pewno w Zeju... Czekaj, no. Bo to jest ważne, nie? No. Niby Nitro, a ci jebne z lewej, nie? No. To jest w kurwę przekminiony wers, no. W porównaniu do tego bierze go do buzi jak banana. Rozumiesz, o co chodzi? Czekaj. Ale się fajnie patrzy na tych rapertków, których boli dupka, jakiś youtuber, streamer nagra sobie nutę totalnie for fun. Malik Bambini. Chyba zapomniał, że na początku swojej kariery był pośmieciem, który był wyzywany przez raperów i otoczeniem przez to, że kierował się na gangstera. Ale ekipę propsował. Boli dupka, że wielki Zeju pogrył więcej wyświetleń niż cała banda tych chłopów z GM2L. Co on gada? Widzę, że Malik staje się drugim paluchem. Nie jestem jakimś fanem Ksajo, ale jego zwrotki w nurkach są bardzo dobre i nie słyszę, aby znacząco odstawał od profesjonalistów. No bo nie Malik odstaje, mówi, że Klot wypłynie swoje ma Josepha, który jakoś nie błyszczy. Malik napisze książkę, jak to jest zrobić muzykę z towariczem i kuplać się ze Słowikiem. Nazywał się Bóg Liryki i przegadł. Ja nie wiem, ale... Nie w sensie, to, wiesz, to jeżeli to jest jego opinia, nie? Mhm. Spoko, no ma do niej prawo i tak dalej, nie? No i, ty, i tyle. Ale uważam, że to jakby, no wiesz, według większości, no to jest ona taka... No. Co on kurwa gara odkleja? Kurwa, nie wiem, stary. Nie? Też nie wiem. No po prostu, Malik miał po prostu baitowy live i na bank baitował, tak mi się wydaje. A jeśli nie wejtował... Wiecie, czego jestem ciekawy? Jak to skomentuje Zeju? Mhm. Jak to skomentuje... A czaisz Zeju tak, w jakimś traku. Ciśnie Malika. A jakby zrobił diss na Malika? I Malik by mu odpowiedział i by przegrał batalię. O kurwa! Ale by to było mocne. Zadzwonię do Ksajo. Znaczy do Zeju. Osoba, do której dzwonisz, nie, no nie będziemy ten męczyć teraz Ksajo, bo sen, ale wiesz co? Zapytam się, kto robi. O, Mergani robił ten jeden z numerów Zeju Pog i gruby AK-47. Stary. Tak. Czyli może się wypowiedzieć jako producent. Może. A drugi robił. Zadzwonię, co? Zadzwonię, a drugi robił Bero, chyba. Co? Drugi Bero chyba robił. Realizację, z tego co mi się tak kojarzy. Mi się kurwa kasznęło, sorry. Trójka na Caruski. Teraz się boją odebrać. Bo się nie chcą bifu. Nie chcą bifu. A my tak, dubejcie. To powinien być kanał spizgane ziomki. Szóstka. Kurwa, wszyscy spierdolili na Malediwy. O, jest. Halo, Mergani. No? Siema, stary. Jesteś na streamie teraz. Prawie 7... Fajnie wygląda studio. Fajnie wygląda? Dzięki. Kurwa, 100 razy lepiej. Lepiej, nie? Z miejsca wizualnie od strony gości też. Kurwa, czyli to znaczy, że... Czyli rozumiem, że jesteś na bieżąco z tematem, który teraz omawiamy? Nie, bo ja tylko widziałem, że jest stream, a teraz jestem na dworze z Yuki, ale nie wiem... Okej, no to słuchaj, mam pytanie do ciebie, bo to jest pytanie do gościa, który, no wiesz, ty siedzisz w muzie, stary, jesteś producentem. Swoją drogą, jeden z numerów, który wyprodukowałeś, była tam osoba, o której mówił Malik Montana. Mianowicie Malik wypowiedział się
ostro o muzyce Xayo. Jest taki shot w sieci, w którym mówi... Wiem, live'a na Instagramie. Tak, tak. W którym mówi, że muzyka od Xayo to kloc. I czy jesteś w stanie tutaj w aferka jakoś skomentować to? Myślę, że Malik Montana miał wtedy gorszy dzień, bo wyglądał na takiego, że siedział wkurwiony z Petem na live'ie na Instagramie. Po prostu go to wkurwiło, że podejrzewam, że miał zły dzień. Myślę, że każdego artystę w głębi duszy, nawet jak tego nie mówi głośno, to chociaż w 1% wkurwia fakt, że stary, bo to też nie ma co się oszukiwać, a na przykład inaczej. Dla mnie numer Xaya i Trąby to jest dobry numer. I sam też tak mówiłem, jak reagowałem na niego na streamie. Bo po prostu Xayo, no on kurwa umie nawijać, nie? Naprawdę, jako jeden z nicznych potrafi składać te wersy i przy tym też fajnie brzmi, nawijając te wersy. I powiedz mi, jak Zeju stary robił numer u ciebie w studio, nie? To on sam pisał te teksty, czy... Tak. Czyli on też sam pisze, jest... Tak. Właśnie inaczej, bo też co ja powiedziałem, że umie rapować. Ja nie mówię o tym, że ktoś umie rapować, tylko mówię całościowo, stary, bo... Okej. Nie można nawet, jak się napisze jakiś stary super ghostwriter, coś, to mogą sobie ludzie sprawdzić, nie wiem, jak Drake dla kogoś pisał kawałki, to po prostu jak potem one finalnie brzmiały, albo i na odwrót nawet, czy jak dla Drake'a pisano kawałki. Okay. Jak nawet jakiś przejebany raper ci napisze numer i ty go nawiniesz i na przykład umiesz sobie rapować i po prostu nawiniesz, tam są powiedzmy podwójne, potrójne, kurwa, super, że jakiś się złożony tekst, jakiś się nawinięty i na przykład fajne punchline'y w tym, jeżeli to oceniamy stricte jako rap, no to kurwa, jak ktoś stary po prostu nie umie rapować, tak mówiąc kurwa szpytko, to i tak nie będzie brzmiał fajnie. Xaya to się kurwa fajnie odznacza, że on po prostu to kuma, nie? On jest taką rapową głową. Więc nie uważam po prostu, że inaczej, nie zgadzam się z słowami Malika, więc podejrzewam, że miał gorszy dzień, ale zgadzam się z tym, że kurwa myślę, że każdy tam z artystów z tych wszystkich, jak chociaż w 1% uważa, że to co tam jakby wychodzi stricte z pod ręki youtuberów, jest to kurwa gówno. On nie jest tutaj mocnego Bena, bo to jest całkiem inny lot, tak? Kurwa, w sumie mówię to szczerze, tak samo jak sam to widzę, bo nawet nie wiem kurwa w sumie, czy nie obrażam teraz jakichś ziomków, którzy moich tam bliższych ziomków, którzy powiedzmy robią muzę, jako tam mówiąc ogólnikowo youtuberzy, ale no jest tak kurwa, że po prostu jest to tęgie gówno, ale nie mówię, że kurwa jest to zasługa kurwa, nie będę wymieniał ksyw, bo nie da się tego zrobić, ale myślę, że kurwa dość mocno się odznacza to kurwa, jak taki Team X czy ktoś wypuszcza nuty, one robią wyświetlenia, a no kurwa, myślę, że oni sami są świadomi, że to jest po prostu kurwa mega kasztan, nie? Okay. Więc podejrzewam w skrócie już kurwa nie rozgadując się, nie pierdoląc, że po prostu Malik Montana miał zły dzień i wkurwiło go to. Dobra. Albo może kurwa nie wiem, chciał Xayo w Fajligu, wiesz, go bardziej to wkurwiło, że to stary czeku walka na fejmie i jeszcze takie kurwa rzeczy, jakieś piosenki, nie wiem. Okay. Więc może tam faktycznie był jakiś personalny problem. Ale ty, a stream był dzisiaj, nie? No. Może zobaczysz, że jeszcze się dobrze napierdala. Może. No dobra, no to dzięki wielkie w takim razie za opinię i widzimy się niedługo. Dobra, kurwa, nie. Na zdrowie. O kurwa, mnie męczyło, się przyklecie. Na zdrowie. No. Zmocie opinię producenta, no. Tam ktoś jeszcze zapytał, co sądzę o tym, że niby Malik oglądał Famous nielegalnego streama, no to już gadaliśmy. Już gadaliśmy na ten temat, nie będę się tam rozwadzał. Na zdrowie. Dzino. Nie będę się tam rozkminiał tego, ale może rzeczywiście Kuba miał rację, że... Że gorszy dzień, nie? Malik miał po prostu gorszy dzień i tyle, no ale wydaje mi się, że to co dzisiaj zrobił na live'ie, mimo tego, że jest to dość kontrowersyjne i w jego stylu, bo nie zapominajmy, że jest to w stylu Malika, to wizerunkowo moim zdaniem na niekorzyść mocno, nie? Bo jeszcze już abstrahując od tego, że jak akurat Xayo potrafi nawijać i oczywiście ja też nie zgadzam się z opinią Malika, że numery Xayo to jest kloc. To chodzi też o to nie wiem czemu jeszcze w momencie, gdzie teraz jest hype na Xayo, wypowiadanie się negatywnie serwis o muzie, która jest szeroko uznawana przez ludzi jako coś fajnego i też nagrane dla beki, nie wiem jaki to jest kurwa, co to jest nagrane dla beki. Co, w sensie... Że numery Xayo? Zeju Pog z gruby AK-47? No tak, no to prędzej. Tu mi chodzi o ten numer, bo tamten to jest diss. To był bardziej nie no, Zeju, tak, ale Xayo, nie? No.
Grande Connection, Youngman. Youngcoin. Youngcoin. Bogzel, co dalej z Laluną? No aktualnie kontrakt Laluny się skończył, bo miała kontrakt na jedną walkę. Na Uno. Myślę, że sprawa Laluny i jej przyszłości, to już federacja da jakiś statement na ten temat. Czemu nie było ogłoszenia walki na 15? Żadnych walk na 15. Może dlatego, że teraz będzie lekka przerwa od Fame. Pomiędzy Fame 14 i Fame 15 i uznaliśmy też z chłopakami, że po prostu ogłaszanie... Trzeba dawkować, nie? Tak. Poza tym jest wielu zawodników już ogłoszonych. Mianowicie Daniel Majewski, Konopski, Spysiński. Możliwe, oni są ogłoszeni na ten rok. Tak, oni są ogłoszeni na ten rok. Wiadomo, że nie do końca to jest tak, że na następnej gali akurat zawalczy ten i ten, bo o tym będziemy mówić niedługo, ale po prostu chcemy też zostawić nieco na później, nie? Pytanie było, czy 15 na gdzie hajs dla Vanessy? Z racji tego, że jest tutaj prawie 17 tysięcy ludzi, za co serdecznie wszystkich witam. Dziękujemy bardzo, że padliście. Każde pytanie na temat Vanessy, żebyście byli świadomi, że Vanessa już nie żyje. I rozmówiłem już, pewnie będę się jeszcze powtarzał przez następny rok, a może dwa lata, że takie coś jest, ale mnie już to nie śmieszy, stary, nie? Nie dziwię się tobie. No. Siema, kasaczek. Co z wuja budyniem? Wuja budyń, o, to jest super. To jest temat. Wuja budyń był u nas razem z Popo. Tak. Moi drodzy, wuja budyń, po pierwsze, zacznijmy od poznania się z wujkiem budyniem. Kurwa. Taki chłop. Już za nim tęsknię. Taki chłop. Tak. No, kurwa. Karol Adamczyk, a.k.a. Wuja Budyń, jest osobą, która rzeczywiście ten alias on jest tak wuja... On jest tak prawdziwy, tak, kurwa. Pasuje do niego idealnie. Już abstrahując też od tego, że chlaliśmy wódkę razem z wujem, nie, no to jest po prostu, mogę się o nim wypowiadać w samych superlatywach. To jest gość, który nie męczy obecnością, wiesz, nie gada pierdół, nie wypowiada jak się... Jak opowiada, to mega ciekawie. Tak, jak opowiada... Z zaciekawieniem takim, tak, no, tak, jak wuja, tak. No kurwa. Tak, tak, to jest zazwyczaj, często jest tak, że starszy ziomal nie nadąża trochę za tym, co się dzieje i co jest świeże. Wuja nadąża. Wiadomo, że czasem pojawią się tam jakieś techniczne rzeczy, których może nie do końca kuma, ale ogólnie jest bardzo świeży i bardzo go lubię i wuja chce się bić. To jest zobaczyć. Dobra informacja. To jest leak. Leak wręcz można powiedzieć. Tak, chociaż leak, czy leak powinien... na Instagramie dzisiaj była ten, nie? Tak, tak. Znaczy wuja ogólnie nawet chciał poddymić trochę, nie? No. Bo wuja powiedział, że on bardzo... Bardzo jest za tym, żeby wejść do oktagonu. On teraz zobaczył, stary, jak to jest, stary, wiesz, wszedł do tego oktagonu, był w narożniku Ksajo, nie? Dla ludzi, którzy nie wiedzieli, to wuja budyń był właśnie w narożniku samego Ksaju. Ale wracając, naprawdę to jest Wisloud, bo będzie, moi drodzy, wuja budyń w Fame MMA, to jest nieuniknione, kurwa. Trzeba jeszcze wszystko pewnie pogadać i tak dalej, ale... Oczywiście, ale wuja... Nie wiem, czy mogę wam zdradzać, z kim on chciałby się bić, bo nie wiem, czy by sobie tego wuja życzył. Chociaż on chciał, kurwa, żebym tam... Najlepiej było zadzwonić. Zadzwonił do niego. No i proste. A wuja tak. Upierdoleni jesteście. No chuj, bądź. Co z Sariusem też jest pytanie, ale to zaraz. Czekajcie, zadzwonię do wuja budynia. Sarius w skrócie miał walczyć z Cassio, z tego co pamiętam. I ta walka się sypła, bo Cassio poszedł. Tyle. Ale dalej? To odnośnie Cassio? Nie, odnośnie Sariusa. Że Sarius miał mieć walkę z Cassio. To zaraz no. Ja powiem. Halo? No halo. Cześć wuja, słuchaj, robię aktualnie aferki na nowym studio i ogląda nas prawie 17 tysięcy ludzi. Aferki 17 tysięcy ludzi, słucham. Tak. To jest tylko pijany, kurwa, no ale masz powiedzieć. Dobrze, chcesz, żebyś wiedział tylko, że jest stream, nie? Żeby tam nie było żadnej wyjebki, nie? No nie wyjebki.
minutki. No. Dobrze, czyli no. Rozumiem, że masz tam dwie minutki. No, możesz mówić. Okej, okay. Opowiadałem ludziom, że jak się poznaliśmy, że piliśmy razem wódkę i na razie nie zdradzałem żadnych szczegółów, bo nie wiem, czy byś sobie tego życzył, nie? Ale wiem, że, ale zdradziłem ludziom tylko to, że będąc w narożniku Ksajo i wchodząc do oktagonu, poznałeś to trochę, no i jakby widać po tobie chęci, żeby wejść tam i kogoś napierdolić. Tyle zdradziłem. Nie ukrywam, że byłaby taka chęć, żeby kogoś napierdolić, no. Czyli to, co zlikowałem wuja, nie jest zły. A teraz pytanie, bo nie zlikowałem gościa, którego chciałbyś napierdolić, w tym oktagonie najebać. I pytanie do ciebie, czy jesteś w stanie ludziom zlikować swojego potencjalnego oponenta. Czy ja bym mógł zlikować mojego potencjalnego oponenta? Oczywiście, że mógłbym zlikować mojego potencjalnego oponenta. Z racji wieku. Myślę, że pan stary Murzański by był bardzo ciekawym oponentem dla mnie. Pan Jacek Murański. A dlaczego? Pan Jacek Murański. Dlaczego Jacek? Tylko ze względu na wiek? Nie. Witamy w kolejnym odcinku Fame Cage. Nie, opowiadał mnie, bo jakiś tam, nie wiem, jakoś czuję do niego miętę. Mam nadzieję, że nie wódka miętowa, bo wy nie możecie pić przed walką. Nie. To może inaczej. Pytanie drugie, w inaczej, rzymskiej czy w zwykłej? Czy napiłbyś się z nim wódki? No, raczej nie. Okej. Okay. Czyli ewidentna tutaj lekka niechęć ze strony wujka Budynia. Można to powiedzieć, lekka niechęć, no? Lekka niechęć. Dobrze. Zapytajmy się ostatnią rzecz. Mhm. Czy bardziej walka w rzymskiej by wuja interesowała, czy w oktagonie? Kuba się pyta, czy bardziej interesowałaby cię walka w oktagonie, czy walka w rzymskiej klatce? Oktagon. Okej. Okay. Buja na standardowym i formule bardziej. Oktagon może być, skoro uprawiał krav magę, może być uderzenia głową, mogą być uderzenia łokciami, nie ma problemu. Okej, okay, czyli boks birmański. No tak. Może być. Boks birmański. Dobra. Może. Dobra, dzięki wuja. Resztę stary przekażesz widzom u siebie na streamie. Pozdrawiam. Trzymajcie do wuja budynku. Pozderki. No to widzicie, że wuja jest chętny na Jacka Murańskiego. To chciałem wam przekazać, ale nie wiedziałem po prostu, czy wuja by chciał. Ja nie będę też chujem, żeby tam później... Była gadka. Była gadka, że wiesz, że kurwa powiedział. No ale to jak sam powiedział, no to już jest luz. No i moi drodzy, aktualnie mamy prawie 17 tysięcy ludzi w niedzielny wieczór. Bardzo fajny wynik jak na powrót. Bardzo się cieszę, że tak to wyszło. Patrzcie, jest u nas na streamie NoLeaf. Siemanko. Siemko. Siemanko. NoLeaf napisała, ale nowe studio oddaje ten obraz 11 na 10. Pozdro. O, ten obraz łazi chyba. Tak. A jeszcze tutaj ogólnie wisiał drugi, no, tylko no, że spadł. I kurwa, nie wytrzymała taśma, nie? I chcę wam powiedzieć... A to czekaj, bo ja pokażę ten obraz, nie? No. Jak on był. Nie wytrzymał. Tak wisiał? Tak. Ale będzie to. Będzie. Tylko taśma jest... Tak. I jeszcze wam coś przekażę, bo to jest dla wszystkich ludzi. Będą zapisy streamów. Nie chciałem tego robić, bo uznawałem zawsze, że te streamy chciałbym, żeby były gdzieś tam unikalne, ewentualnie szoty, ale od teraz uważam, że zapisy live'ów mogą być i ewentualnie jak tam mamy na przykład jakiegoś Kiniego Zimmera na początku czy coś, to po prostu to wytniemy sobie, sobie będziemy wycinać te początki, nie? No i też pytanie, jak jest z reakcjami na nutki, bo czasem też się pojawiają. Dobra, rozkminimy. Tak. Ale to są też takie fajne zmiany, bo wiem, że ludzie na przykład w momencie, gdy wracają z pracy, bo bardzo dużo takich ludzi do mnie pisało, że kurwa, Bogzel, mega bym cię prosił o to, żeby
żeby mieć dostęp, żeby do, mieć dostęp zapisów, do archiwum, tak. Albo przynajmniej zrób dla wspierających. Czy było coś, tak, ja też tak miałem, żeby wspierającego, ten, ale nie. Miałem... Ale to jest przykład tak jak z galą. Wiele ludzi kupuje pay-per-view na przykład po tym i wiesz, i se ogląda, tak, nie? Tak, tak. Ja na przykład dzisiaj będę oglądał galę, bo wczoraj no i praktycznie no, nie widziałem, nie? Tak, tak. Dobra, dziś... kolejny temat. Sarius. To oczywiście Sarius. Jeżeli chodzi o Sariusa, to również taki oficjalny statement będzie przez federację na pewno odnośnie tej osoby, bo Sarius miał walczyć z Kasiuszem. No i po prostu w momencie, gdy Rafał przybił już deala po prostu z Kasio i zbili pionę, no to później wyszła taka sytuacja, jak wyszła, że Kasio poszedł i zbudował sobie swoją federację. No i po prostu Sarius został bez przeciwnika. No i teraz... A Sarius miał jakieś doświadczenie w boksie? Miał. On tam był mistrzem Śląska czy coś takiego? Miał doświadczenie w boksie, trenował boks i to byłoby fajna walka, a tym bardziej, że Sarius nie pałał chęcią i sympatią do Kasiusza, więc to by była też zadyma. A jak chcecie, to możecie się zapytać Filipka, bo Filipek dużo czasu z Sariusem spędził i powiedział Filipek, że no zajebiście, że walczył was Sarius, bo wy jeszcze tego nie wiecie, ale kurwa Sarius to jest zadymiarz, nie? I to może być naprawdę mocny zadymiarz, tak więc Sariusa chciałbym widzieć w szeregach Fame. Musimy mu kogoś znaleźć i zająć się po prostu Sariusem, żeby zobaczyć. No tak. Co z Kessiu? Na obecny moment... Twitterowa drama. Na obecny moment jedyne co chcę powiedzieć to to, że nie widzi mi się za bardzo współpraca z Kasiuszem, przynajmniej na razie. To wszystko zależy też od chłopaków z federacji, no bo wiecie, też trochę to no była trochę wyjeba. To chodzi głównie o tego Sariusa, bo powiem ci szczerze, że jakby to wyglądało tak, że wiesz, że no ja się na przykład dowiedziałem w dzień konferencji Prima, nie? O tym, że on poszedł. I tam gdzieś przez Ferrariego coś poszło i się dowiedzieliśmy, nie? No, ale a jakby to było tak załatwione, wiesz, że on na przykład by u nas zawalczył czy coś i na przykład potem byśmy się jakoś dogadali albo by zapytał. No mimo wszystko są, to wiesz, kontrakt to kontrakt, stary, nie? No tak, tak, tak. No nie wiem, na przykład ja tak zauważyłem, nie? A Najmana widziałeś, stary, co się wypowiedział, jak z pasją Koguta opierdalałem? Widziałem. Ten najnowszy film? Ten najnowszy. Kiedy wyszedł? Ja wam coś powiem, bo akurat mamy dużo ludzi, ponad 16 tysięcy ludzi, więc powiem wam ciekawostkę o Marcinie. A.k.a. Największym śmieciu, jakiego znam. Śmieci wywóz, odpierdolimy. To wam powiem coś. Ogólnie Najman ma mega ból dupy do mnie o to, że zrobiłem takiego tweeta, gdzie spierdalał przede mną i przed chłopakami, z którym jechałem na koncert z galerii, i to była Jurajska w Częstochowie. Coś takiego. Przyjechaliśmy sobie do galerii handlowej. I widziałem w Salad Story Marcina N-Worda i Marcin N-Word zobaczył mnie, no bo nie trudno mnie zauważyć, jestem masywną postacią o dość specyficznym chodzie i też jeszcze byłem w płaszczu, to już w ogóle tym bardziej, stary, było widać, że kurwa jedzie ten boksi. No i Marcin Edward, kurwa, co zrobił? No spierdolił po prostu. Wziął i zostawił 80% swojego posiłku, jak mnie zobaczył i zaczął spierdalać. I w momencie, gdy macie mapkę taką w 2D teraz sobie wyobraźcie, biegnie sobie z pierwszego piętra, szybkim chodem idzie do winkla, czyli do rogu i tam już za ścianą macie kolejny ten, jakby kolejne sklepy. I ja z ziomalem zaczęliśmy truchtać za nim, żeby zobaczyć, gdzie on idzie i żeby nie okazało się, że ja go nagrywam, że on spierdala, to on szedł sobie wolno, ale takim szybszym krokiem. Ale już za rogiem, jak żeśmy wyszli, to zaczął tym swoim, kurwa, najmanowym stylem biegu spierdalać przed nami, żebyśmy czasami, wiesz, nie ruszyli za nim szybciej. Bo pewnie obawiał się po prostu, że tam nagram jakiś głupi film czy coś, albo nie wiem, albo coś mu niby zrobimy i tak dalej. I od tego momentu, jak ja wrzuciłem tweet na jego temat, no to on cały czas mówi, że ja
opierdalałem komuś gałę w galerii handlowej i zawsze już będę opierdalaczem koguta dla niego. Taki to był kozak. Marcin Edward. Więc taka jest geneza opierdolonego koguta, moi drodzy. Obsrany N-word, który spierdolił po prostu. Zjebany cóż. Pytanie najważniejsze. Był opierdalany kogut, czy nie? Kogut nie był opierdalany. Okej. Ale z Marcin N-word spierdalał. Przed dużym kogutem Bena. Ja pierdolę. Gigachad. Właśnie, a propos Gigachada. Massive Man Gigachad. Zapraszam serdecznie do wysłuchiwania. Ale Szymul. No nie, czekaj. Gigachad. Słuchajcie, jest konkurs. Aha, no to na no, TikToku. Można ale to czekaj, zrobimy to na normalnych aferkach, bo ja chcę przygotować sobie materiały pod to i tak dalej. Ale jest 17 ludzi, więc szkoda dobrze, im tego nie przekazać, dobrze. Bo mogą wygrać siano. Dobrze. Kurwa. Jeszcze nie. Fajnie, a nie chcesz, żeby widz wygrał sianko? Chcę, ale no do tego są potrzebne specjalne materiały i rzeczy. Konkurs musi, to jest na razie zajawa konkursu, tam musi być odpowiedni no jeszcze regulamin i tak dalej. Ja się tym zajmę w tygodniu, rozumiesz? No dobra. No. Widzowie, jest do wygrania pieniądze. Są pieniądze do wygrania. Będą do wygrania pieniążki, ale pozwól, że stary, zrobimy to, jak już będziemy mieć wszystkie materiały potrzebne do tego. No dobrze, dobrze. Kiedy Szymon na fame? No tego nie jestem w stanie wam na razie przekazać. Podobno za nim pola. Ogłoszenia zawodników nie mogę robić przez streamy aferkowe. Ale na pewno widziałbym Szymola z jednym zawodnikiem z Ksajo Industries. A ja bym go widział z Adrianem Polakiem. Adrianem Polakiem. No, wiadomo. A to myślisz, że Szymol zawalczy z Adrianem Polakiem? Uważam, że jeśli Polak by walczył bez jednej ręki i bez jednej nogi, to ją. Jeszcze by dwie są. A co wy ogólnie myślicie na temat Szymola, na temat jakiejkolwiek walki Szymola? Tu jest akurat Bandura by chciał też Szymola. Tak? O. Odda. Wielu ludzi mówi, że zajebiste, ale też wielu ludzi mówi, że nie. I to jest też spowodowane, bo przyjrzałem się tej dramie, tam chodziło o tego streama przedłużanego, gdzie Szymon wyłączył streama, mimo że musiał jeszcze streamować ileś tam godzin. I potem go trochę nie było. I zawiódł widzów. O to. Czy Szymon fame odda? Najlepiej zrobić ankietę. Najlepiej. To bo to możemy, wiesz, to jest takie mieszane, nie? Dobra, no to możemy zrobić. W takim razie, moi drodzy, lubimy? Zapraszam do analizy statystycznej. Będziecie dla mnie. Teraz mogliście mieć chwilowy przegłos, ale przepraszam. Po prostu się lekko zajebałem. Czy Szymol odda fame? Tak? Nie. Ask your community. I teraz możecie głosować. Na kompie macie tu na czacie po prawo, a na telefonach rozwincie czat po prostu. Tak. I teraz moi drodzy, zobaczcie. Macie teraz w ten sposób. I 58-42%, że nie odda fame. 2000 głosów w tym momencie. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał finał. I co? Jedyne, co mogę jeszcze wam powiedzieć, to podziękować, bo wydaje mi się, że nikt jakby tego oficjalnie nie może zrobić przez gdzieś tam jakieś posty i tak dalej, bo takie coś, to teraz, to nie często jest czas na to, żeby podziękować, ale chcę każdemu z osobna podziękować i docenić po prostu to, że wspieracie Gale Fame, bo ilość jakby ludzi, która była przed ekranami monitorów, a raczej urządzeń, była naprawdę potężna i dziękujemy, bo to nie jest tylko tak, że się kupuje pay-per-view, żeby obejrzeć galę,
ale te kupno pay-per-view, żeby obejrzeć galę, to w tym całym pakiecie jest też spędzony czas na konfach, na programach, wiesz, to wszystko to jest, no nie wiem kurwa co mam powiedzieć, nie? To jest niesamowite jak wielu ludzi supportuje projekt i mam nadzieję, że będziecie supportować, a my czy będziemy dawać rekord, jeszcze lepszą rozrywkę. Czy padł rekord PPV? What the hell? Ale to już firma. Tak. Jak będzie ten. No ale kurwa, no ciężko nie mówić o rekordzie. Z taką kartą, kurwa. Ciężko nie mówić o rekordzie, nie? Taka karta. No. Ja chcę też podziękować tutaj, jeżeli to dojdzie do kogoś z firmy, to dla każdej osoby, która była przy wydarzeniu, przede wszystkim warto podziękować, dla każdego helpera, technika. To było naprawdę mega mocne wydarzenie pod względem, wiesz, organizacji. Ostatnie pół roku ogólnie było mega mocne, bo były chyba 4 gale. Tak. Czyli to wypada gala na 1,5 miesiąca, a samej promocji masz 1,5 miesiąca, więc tak naprawdę no nie było czasu wolnego. Nie było. I ja w końcu mogę sobie odpocząć trochę. Ale uznałem, ja ogólnie nie lubię gdzieś tam jeździć na jakieś wakacje czy coś, bo... Ale pierdolisz na wakacje. Właśnie nie. No co ty kurwa, no dawaj przynajmniej na 3 dni kajś. Nie, mi się nie chce. Ja to ale na 3 dni kajś. Na razie nie chcę. Na razie chcę aferki, serio. No, też. Do momentu, aż nie podniosę aferek. Ale i to ja też chcę, ale tak. Rozumiem, że co łazi, że na przykład chciałbyś kajś na 3 dni pojechać. To sobie kurwa pojedź, nie wiem, na Mazury, chuju. Ruinany. Ja nie będę stary, kurwa. Kurwa, od 4 lat nikaj nie. Słuchaj, teraz podnosimy aferki, a później podniesiemy oro. Jak to zrobimy, to możemy sobie pojechać, nie wiem, na jointa. To nie trzeba jechać. To nie trzeba jechać, nie wiem, czy wiesz. To, w sumie jak do Sosnowca pojadają, to za granicą. Boomerskie żarty, what the hell. Aferki w plenerze. No, kurwa, był taki plan. Był taki plan. Żeby zrobić. Na wakacjach. Ale co, fest? Nie no, aferki. Że mieliśmy wziąć majki i tak dalej, mieliśmy robić te na wakacje. Kurwa, no to wiadomo, że będą, ale to... Normalnie tam. Stary, pod palmą, a kurwa, aferczona robić. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo bym prosił, żebyście na Instagramie Trap Ulfik wysłali Ulfikowi DM-y odnośnie aferkowozu, bo... Bo Ulfik, osoba tutaj, która siedzi, miała do końca kwietnia zrobić aferkowóz i dalej ma go w piździe. Mam, co ty kurwa mówisz? Nie wkurwię mnie takim pierdoleniem zjebanym, bo teraz się wkurwiłem. Ty słuchaj, napisałem do Przemka. Tak, Przemek robi go, ale z racji, że on też ma inne rzeczy do zrobienia, no to kurwa, no to co? No widzisz, no to ty kurwa, będziemy teraz ten... Pół roku robienia aferkowozu. No ogarniemy to, stary. A powiedz mi, czy rzeczywiście, gdybyś tak naprawdę się zaangażował... O kurwa, miałem tyle czasu, naprawdę. Kurwa. Czyli gdybyś, powiedz mi, czy byłbyś w stanie, gdybyś naprawdę się tak zaangażował, czy byłbyś w stanie je zrobić? Czy to auto byłoby zrobione, gdybyś tak na serio... W tym aucie jest wszystko powiedziane, co ma być dokładnie. Przypomnę ci, że ty, jak jedliśmy żarcie, zmieniłeś w ogóle koncepcję, kurwa, w pewnym momencie, a koncepcja jest przygotowana pod coś innego. No ja chujowo, serio. No, bo wiadomo, wszystko na mnie zwalnia. Nie, ale teraz poważnie mówię, nie? No dobra, no okej. Mnie to wkurwia, stary. No, ale ja mnie też to... Pracuję nad tym, żeby, stary, to było, wiesz. No dobra, ale mnie też to, stary... Wyjebałeś mnie i widzów. Dobra. No dobra, to jest pierdolenie. Ja widzów kocham. Szczerze? No. Cię kurwa nie popłacz. A co ja? O, że spłakany kurwa, dobra, weź. Jak mam być szczery, mega stary, odjebałeś, nie? Ja odjebałem, wiadomo, stary, no wiesz, ej, najlepiej... Ty się dajesz łatwiej bejtować, nie? Wiesz, ja lubię, jak się na mnie zwala, bejtować. Ja wiem, ty się dajesz tak łatwo bejtować, nie? No ale to ja wiem, stary, to jest mega luz, nie? Ale byłeś przez chwilę spłakany. Nie, ja się wkurwiłem opem, bo ty... Kurwa. Może przyjdzie specjalnie pod kurwa. No ja wiem, ale ja się wkurwił przez to. Ale poddymiony. Inaczej, teraz masz dużo czasu, stary. Czy jesteś w stanie, bo mnie to już chuj, nie? Bo to, co ty mi tam zadeklarujesz, to jest to, co ja deklaruję widzom. Czyli farmazeusz Bogdan. Czyli ogarniemy to, stary. Ogarniemy to.
Ale czy jesteś w stanie się zadeklarować widzom, bo mi zależy na tym aucie, żeby to było, bo ja bym chciał jeździć przynajmniej stary, wiesz, do niektórych ludzi, żeby tam robić te aferki w formie wideo. Jestem w stanie się zadeklarować, że kiedy będzie aferkołóz. A to dokładnej daty, stary, nie mogę ci określić, bo ja kurwa nie mam zdolności manualnych, żeby ci zlepiać ten aferkołóz, rozumiesz, o co chodzi? No, jak ja bym... Pomysł, a, no dobra, ale jakbym go miał zacząć sklejać, nie? To ja wiem, że ty przyjdziesz i ty powiesz tak, co to kurwa jest? To popierdoliło cię, tak powiesz mi, a, bo wiesz jak będzie pianka, pianka będzie kurwa zamiast hopie kwadratu, trójkąt ukroja albo coś, no jest, ja akurat takich rzeczy no jest ciulem, nie, no nie potrafię robić. Dobra, zamknijmy ten temat, bo jeszcze cię wyjebię. No. Wiadomo, zaś podkręcony kurwa. O mama. Nie, dobra, ale jest, ogólnie... ogólnie to tak. No. Jesteśmy w stanie ten aferkowóz zrobić. Wydaje mi się, że... W sensie tak. To zależy od terminów osoby, która to robi, nie? Bo ona wie, że nie ma tylko aferkowozu. No. Wiesz o tym. I tyle. Dobra, zaprosiłbym teraz, moi drodzy, ochronę do face to face. Hej, jest teraz eskalacja, wystarczająca eskalacja emocji, żeby zrobić face to face. Ale ty właśnie, nie macie już dymomierza na tych programach. No nie mamy właśnie. A on był spoko. Byłby spoko. My sobie to zamontujemy, kurwa. Czy Paris się obraził na fame? W życiu. Z Parisem mamy bardzo dobry kontakt. Spokojnie. Jak... co z bagietą w fame? Ale Bagieta ma kontrakt z Royal Division. Nie wiem. Czy nie ma? Nie wiem. On się chyba wkurwił, nie? Do Royal Division. No chyba tak. Bagietka, Michael. A Bagieta w ogóle walczył, nie walczył? Nie, ale on robił face to face z tym. Z Mazurem. Z Marcinem Mazurem. Ta. Zerwał. Nie ma. Jest nie ma, nie ma miłości. Jest koniec. Jest już wolnym strzelcem. Ej, ale powiem ci jeszcze jedno. No. Bo widziałem na TikToku, że czasami widzę jakieś tam kurwa TikToki, że UEFA od Boxdela ja robi coś. UEFA od Boxdela robi coś. Ja bym bardzo, ja bym chciał wam powiedzieć, i fajnie jakby też z tego TikTok jakiś powstał, że to tak, nie jest i nigdy nie będzie już UEFA od Boxdela. No po prostu ja zerwałem kontakt z UEFką. Ponad rok temu. Ja nie wiem, co on będzie robić. I nie chciałbym, żeby kiedyś UEFA coś tam... Naskrobał totalnie i zaraz będzie, że UEFA od Boxdela zrobił to. Wiadomo, że to zawsze będzie gdzieś tam podprogowo UEFA od Boxdela, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie działam już z Kacprem, no po prostu... Kurwa, to jest... Wyszło jak wyszło. Tak jakbyś szósty raz się o tym wypowiadasz, ale ja wiem, że tak jakby wiesz, no ludzie się pytają o to często, bo to jest na TikToku. On nie? W ogóle coś tam na tym, na jednym z filmów u jakichś tam w ogóle kidosów coś tam też powiedział na mnie, jakieś wiesz, ludzie go tam wyjaśniali w komentarzach, że podałem mu rękę, a on opluł ją stary i wiesz. Nie? Kurwa, nasrał do ręki, która go karmiła, w skrócie. Ten temat już jest zamknięty i tyle, ale życzę oczywiście UEFA powodzenia, niech mu bardzo dobrze pójdzie w życiu i przede wszystkim, żeby też nie zawodził swoich bliskich. I mam nadzieję, że jak kiedyś się z UEFką spotkam, to oczywiście zbiję z nim piątkę. Nie mam z tym żadnego problemu, bo jednak jest to mało lat. Ale moja współpraca z UEFą już nigdy nie zostanie wybrana. Zajebiste pytanie. O co chodzi z dymami na backstage'u, o którym pisałeś na Twitterze? Rzeczywiście była spina zawodników i bardziej nawet była spina, powiedziałbym, ludzi postronnych z ludźmi postronnymi od zawodników. I była mała bitka, ja nie będę mówił kto tam był, bo obiecałem i sobie i... No nie jesteś konfidentem. Tak. Nie będę o tym mówił, to jacyś ludzie się tam mogą wypowiedzieć, którzy tam brali udział, ale kurwa powiem ci, że mi brakowało chwili, żeby był brawl, nie? No, tam mógł być kurwa brawl, nie? No. Ale wiecie jak to jest, jak tam masz korytarz i te szatnie zawodników i tak dalej, idą trenerzy, ziomki trenerów, to są wiesz, już podburzeni zawodnicy, wiesz, którzy już tam czekają na tą galę i oni wiesz, co są, nie? Trochę pospinani są zawsze, że... Ale kto nie jest stary? Wiadomo, nie? Oni idą się napierdalać, wiesz, o to chodzi, nie? No, o to chodzi, kurwa. Nie? Więc wiesz, więc...
są to osoby, które lubią się po prostu bić. No i tam wystarczy czasami jedna iskra, żeby, wiesz, żeby do czegoś doszło, nie? Wypowiedz się na temat Tyburskiego i Normana. Też ciekawe. Dobra, no to jest ciekawy temat. Tu akurat myślę, że mogę spokojnie wam robić mikro przejście. Mikro. Okej. Jesteśmy aktualnie przy starciu Normana Parka z Tyburskim na Fame i zobacz materiał dowodowy. Tak. I teraz tak, ta sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Mogę powiedzieć wam tyle, że zawodnicy, w sensie, że inaczej, Paweł Tyburski bardzo chciał wejść do oktagonu, inaczej do tej klatki rzymskiej i wyzwać na walkę Normana Park. I oni mają jakąś spinę? Czy? Znaczy ogólnie z tego, co widziałem po Pawle, no, to był taki naołowiony stary po prostu negatywnymi emocjami w stosunku do Normana Park. Tylko Norman nawet nie wiedział, że kiedykolwiek będzie taka walka, nie? W sensie, że kiedykolwiek Tyburski walczył dla Fame, nie? I Paweł tak samo do Alberto też, nie? On też z Alberto chciał walki. Tak, tak, tak. I zobaczmy. Woman to me, I thought it was a big woman. So I don't know who this guy is. I saw that when you were coming to the locker room, you had a little argue with one of Tiburski's brothers, right? Am I right? You were going from the octagon, and then someone discussed with you. I don't know. No, he is that guy. Some big fucking poof with spiky hair. Uh-huh. Yeah. Yeah. I don't know what he was shouting. I don't know who that guy is. Who is that guy? This guy is one of the Tiburski brothers. He's fighting in the Fame MMA. Oh, is he? Yes. Oh, right. Never heard of him before. Okay. Never seen his name. I just seen this big spice boy with fucking his hair gelled up and his eyebrows like all waxed and stuff. And I don't know, just like a big woman. It looked like a woman to me. I thought it was a big woman. So I don't know who this guy is. If he's got a problem, you know, he can just come meet me at the gym, no problem. If he's got a problem, we don't need to do it in the cage in front of people to earn money. He says, trying to come off my name. Come down to the gym in Warsaw, and if you have anything to say, then we can talk face to face. Jak widać, Norman nie za bardzo jest chętny na walkę z Pawłem Tyburskim. Norman trochę jak Cassio, nie? Powiedział. Bo Cassio też miał tak, że on chciał walki na tym, nie? Tak, ale Norman uznaje po prostu zachowanie Tyburskiego jako atencyjne i chęć wybicia się na jego nazwisku, nie? I z tego powodu Norman nie chce robić starcia z Tyburskim, chyba że wszystko odbędzie się na po prostu sali treningowej bez zabezpieczeń. Jakie ty masz o tym zdanie? O ogólnie, czy według ciebie Paweł Tyburski jest... Ja mogę powiedzieć, jaka jest opinia aktualnie na temat tych wszystkich zdarzeń, bo Tyburski nie bez powodu też w sumie chciał walczyć z Alberto, bo no sam zresztą wy wiecie, jaka jest ta geneza i konfliktu Alberto i Tyburskiego, ale nie wiem, o co chodzi z Normanem, stary. To ja pierwszy też raz, wiem. Stary, w ogóle mam takie coś, że wiesz... No właśnie, wiesz, jakby tam było jakieś podłoże i tak dalej, nie? A tam chyba nie ma nic, po prostu jest Norman sobie, jest sobie Tyburski i Tyburski stwierdza tak, o, spowkuje Normana. Okay. Chuj wie, o co chodzi, nie? Okay. Znaczy imo, tak to wygląda. No. Mam pytanie do was. Czy przez całego streama były jakieś problemy z internetem i czy jakoś jest git? Bo to jest ważne pytanie, bo na początku nam wyjebało neta. Tak, bo to jest test aferek i jest ważne, nie? Na mnie. Jest git. Git, jest okej. Git.
No to zajebiście. To bardzo się cieszę, bo to w takim razie jedyne, co musimy tutaj jeszcze zrobić, to troszeczkę światła, troszeczkę sobie zrobimy jeszcze tutaj patentów, ale ogólnie wydaje mi się, że samo studio jest git. Tutaj są co prawda książki, ale tu za chwilę będzie pewnie jakieś... Znaczy książki w pewnie obrędowane. Zostawimy sobie niektóre, tak. Bo ładnie to wygląda. Tak. Ogólnie myślałem nad tym, żeby każdą półkę... Wypełnić księgami. Nie, ale książki to jest jedno, ale tu chodzi o to, że wiesz, że... Książki tłumią. Też dźwięk. No tak. Pochłaniają. Ale to wiesz, zawsze możemy sobie na przykład dać bass trapa jakiegoś. Dobra, to tam nie ma. Dobra, chuj tam. Ale ważne, że działa dobrze. Wygląda to dobrze i działa dobrze. Jest tak. Git. Tak. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy stream. Bardzo wam dziękuję za obecność. To był stream testowy, lekkie podsumowanie. Prawie 15 tysięcy ludzi, za co również mega dziękuję. Wiem, że teraz ludzie będą pisać, że... Kurde, jeszcze trochę, porób trochę live'a jeszcze, ale pamiętajcie, że jestem dzień po fejmie i chciałbym sobie odpocząć, chciałbym się, nie wiem, wypić sobie jeszcze kawkę, poogarniać jakieś rzeczy, no i jutro zaczyna się tydzień, nie? Więc kurde, jest to dla mnie po prostu mega ważne. Ale no będziemy robić ruchy na pewno w tym tygodniu, nie? Tak, dziękuję każdemu za to, że był tutaj na streamku i mam nadzieję, że wpadniecie, bo jutro... Też myślę, że live'ik będzie zrobiony. Będzie. Będzie? Zbierzesz materiały? Jutro? Tak. Jo. Tak. Jutro może opijemy studio. Jutro opijemy studio. O, inaczej. Bardzo serdecznie zapraszam na twitch.tv/boxdel, bo drunk streamy. Robimy na Twitch. I opijanie studia będzie zrobione na Twitchu. Tak. Nie robimy na YouTubie z tego względu, że tutaj jest styl bardziej aferkowy. A tu na Twitchu będziemy robić bardziej takie funny streams. Nie, to otworzymy tak to okno i czy będą jarane cipy tu. Tak, pewnie nie, tak ale... Nie pewnie ta. Pewnie nie. Ja. Ta. Luz. Dobra, dzięki wielkie Twitch TV Boxel, serdecznie zapraszam i napiszcie do Ulfika jeszcze na Instagramie, żeby zrobił aferkowus. A ja teraz zrobimy sobie... Czekaj, no copyright music. Teraz to już jest chuj, i tak na początku leciało. Co? Czemu no copyright akurat? No bo ja będę musiał Kiniego Zimiera wyciąć ze startu. No i Zaja sobie... będziesz musiał no wyciąć. No copyright. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za streama. Dziękujemy, że byliście. Tutaj do kamery. A, tutaj? Jo, dziękujemy.